Co stało się z Goku? Gdzie zniknął i dokąd poleciał? Czemu wchłonął smocze kule? Czy stał się wyższym bytem? Te, jak i wiele innych pytań, fani Dragon Balla zadawali sobie przez lata. Wprawdzie w dniu dzisiejszym, ze względu na swego rodzaju rewitalizację świata smoczych kul, zagadnienia te zostały nieco odrzucone na bok. Niemniej jednak, nadal można usłyszeć głosy osób, dla których Dragon Ball skończył się na GT. A co za tym idzie? Chcą oni kontynuacji tamtych wydarzeń lub po prostu poznać odpowiedzi na nurtujące ich pytania. Pewnie niektórzy z Was garną się, aby podzielić się z nami swoją opinią dotyczącą tego 64-odcinkowego anime, do czego serdecznie zapraszam. Jedni w końcu tę serię lubią, inni nienawidzą, a jeszcze inni zapewne jej nawet nie oglądali i zastanawiają się, czy warto. Pomimo licznych burzliwych dyskursów, istnieje jednak pewna mniej lub bardziej uniwersalna zgoda dotycząca zakończenia tej niezbyt fortunnej produkcji. Końcówka GT jest bowiem uznawana za jeden z sukcesów trzeciego wcielenia opowieści o smoczych kulach, z czym nie sposób mi się nie zgodzić. Zakończenie bezpośredniego sequela Zetki ma w sobie poczucie finalności, którego według wielu brakowało oryginałowi, a jednocześnie zawiera w sobie tajemniczość, bombardując widza pytaniami, dającymi szerokie pole do licznych spekulacji. W tym materiale mam zamiar przeanalizować i podzielić się z Wami własnymi przemyśleniami na temat tego, co wydarzyło się w ostatnich odcinkach Dragon Ball GT. Do tego zadania przydatne okazały mi się filmy z kanału Geekdom 101 oraz artykuły i posty z forum Kanzenshu. Linki do źródeł znajdują się w opisie. Oczywiście ten materiał nie zamknie definitywnie całej debaty. Można nawet rzec, że wręcz przeciwnie, gdyż wysuwając na światło dzienne nieznane społeczności Dragon Balla wątki, z pewnością będzie się dało stworzyć jeszcze więcej interpretacji, do czego serdecznie zapraszam zarówno teraz, jak i po obejrzeniu filmu w sekcji komentarzy. Do ciekawszych propozycji z pewnością się odniosę. Zaczynajmy! Przypomnijmy sobie zatem, co wydarzyło się w ostatnich odcinkach GT. Zanim jednak przejdę dalej, chcę zaznaczyć, że w przypadku Smoków Cienia będę się posługiwać przeważnie terminologią amerykańską, gdyż mam wrażenie, że będzie Wam mówić więcej niż nazewnictwo opierające się na tym, ile gwiazdek ma smocza kula danego smoka. A więc po zjedzeniu smoczej kuli przez Goku, a następnie śmierci zreformowanego Nuova Shenrona, Vegeta traci możliwość przemiany w Super Saiyanina 4 z racji na brak energii. Jako że scalenie nie było możliwe przez różnicę wzrostu między Goku a Vegetą, Omega Shenron wykorzystuje słabość naszych bohaterów i kieruje w stronę planety kulę ujemnej energii. Choć Książę Saiyan stara się odeprzeć atak złego smoka własną falą ki, Goku przyjmuje cios na siebie. Co dziwne, pomimo tego, że był on w formie podstawowej, całkiem długo udawało mu się odpychać czerwoną kulę. Finalnie jednak Goku przegrywa, a na polu walki pojawia się ogromny krater. Bohaterowie akceptują śmierć Sona, a Omega wykorzystuje swoją złowrogą aurę i, pomimo tego, że stoi w miejscu, doprowadza do powolnego obumierania planety. Vegeta decyduje się kupić czas, aby rodzina i przyjaciele, jego i Goku, zdołali uciec. Półsajanie się go jednak nie słuchają i dołączają do walki. Wracamy wtedy do Goku leżącego na dnie krateru. Bohater nawołuje do przekazania mu energii, ponieważ chce zaatakować Omegę Genkidamą. Tymczasem czwórka Super Saiyan pojedynkuje się z najsilniejszym ze smoków, lecz nie mają z nim żadnych szans. Vegeta zostaje zepchnięty na krawędź krateru, z którego wyłania się Goku, a wraz z nim sporych rozmiarów kula energii. Zszokowany Omega dowiaduje się od Saiyanina, że nie może on umrzeć, dopóki go nie zabije. Goku otrzymuje od ziemian energię i to na dodatek bez pomocy od Mister Satana, a zła aura Omegi zostaje rozwiana. Gdy zły smok stwierdza, że Goku powinien być martwy, Saiyanin śmieje się. Sprowokowany syn atakuje obrońcę ziemi pociskami energii, lecz te nie robią na nim najmniejszego wrażenia. Prawie tak, jakby Sona otaczała jakaś niewidzialna aura. Pomimo to bohater potrzebuje więcej mocy, dlatego kontaktuje się z Kaio, aby ten pomógł mu ją zebrać od istot z reszty kosmosu.
Głos Sajanina dociera do mieszkańców planet odwiedzonych w poprzednich odcinkach, a błękitna kula rośnie do olbrzymich rozmiarów. Omega ponownie próbuje na Goku ataku ujemnej energii, lecz nadal nie przynosi to żadnego efektu. Pan stwierdza, że Goku jest taki jak Bóg, co może albo wskazywać na jego nagłą przemianę, albo na majestatyczność niewzruszonego bohatera. Następnie Sajanin unicestwia smoka, zrzucając na niego Genkidamę, po czym pada na ziemię nieprzytomny. Smocze kule wracają do normalności, jednak same się aktywują, przyzywając zwykłego Shenrona, któremu towarzyszą zjawiska niespotykane dotąd wcześniej. Mianowicie niebo pozostaje niebieskie, a sam smok z nieznanych przyczyn zaświeca raz swoje oczy, co w przeszłości oznaczało spełnienie życzenia. Po chwili widzimy, że robi to ponownie, tym razem jednak aby przebudzić Goku i równocześnie aby go wyleczyć. Shenron informuje zgromadzonych, że zbyt często korzystali z mocy smoczych kul, przez co ma zamiar zniknąć wraz z nimi, aby przynajmniej na jakiś czas ich nie nadużywano. Goku prosi jednak smoka o ostatnie życzenie, jakim jest wskrzeszenie zabitych w wyniku ostatnich wydarzeń ludzi. Po jego spełnieniu smok stwierdza, że na jego i Goku przyszedł już czas, czym szokuje zgromadzonych. Son wydaje się wiedzieć, o co smokowi chodzi, tak jakby już wcześniej z nim to ustalił. Odmłodzony wojownik mówi, że za niedługo powróci, lecz podchodzi do niego Vegeta, który pyta się go, czy ma zamiar znowu trenować, po czym domyśla się, co przydarzyło się Goku. Obrońca Ziemi, pokazując palec przed swoimi ustami, daje mu do zrozumienia, aby nikomu o swoich zamiarach nie mówił. Następnie jesteśmy świadkami czułych pożegnań Goku i nieobecnych na polu bitwy przyjaciół. Wielu z nich wypowiada dziwną frazę „czy ty”, tak jakby również wiedzieli, co przydarzyło się naszemu Sajaninowi. Ponadto w każdym wypadku zdaje się, jakby Son nagle rozpływał się w powietrzu i momentalnie znikał. Gdy wracamy do bohaterów z pola walki, Trunks mówi Pan, że są testowani przez Shenrona, a gdy uda im się uczynić wszechświat lepszym miejscem samodzielnie, smocze kule powrócą. Wtedy też Pan odnajduje Gi swojego dziadka, które ten dosłownie cały czas ma na sobie. Vegeta mówi jej, aby o nie zadbała. Potem ukazany jest nam sam Goku, który stwierdza, że lecąc na Shenronie jest mu ciepło, po czym protagonista Dragon Balla ponownie znika, razem z wchłoniętymi przez niego smoczymi kulami. Son widziany jest dopiero blisko 100 lat później, gdy jego pra-pra-pra-pra-wnuk Goku Junior odnajduje czterogwiezdną kulę w jego starym domku w górach Paozu. Wtedy też dorosły już Goku podnosi swojego potomka na duchu i mówi mu, że Pan Ipaka ocaliła odwaga młodego bohatera. Ostatni raz widzimy Sona na 64. Tenkaichi Budokai, gdzie zauważa go nie młoda już Pan. Bohater po raz kolejny znika w tajemniczy sposób, a my mamy przed sobą kolejną zagwozdkę. Wygląda na to, że po 100 latach działania Goku są doceniane przez ludność Ziemi, a pomimo to nikt wśród tłumu go nie rozpoznaje. Ponownie zostajemy pozostawieni z pytaniami. Czy Goku był jedynie wizją Pan? A może jednak powrócił? Aby udzielić odpowiedzi na te i inne pytania, tak jak zwykle, pozwolę sobie zajrzeć wstecz, do korzeni, z których wyrasta nie tyle samo zakończenie GT, co cała saga Złych Smoków. W końcu, aby wyjaśnić, czym stał się Goku, musimy dowiedzieć się dlaczego. Nie tak dawno, przeglądając forum Kanzenshu, natrafiłem na ciekawe znalezisko. Użytkownik Friza Heka zauważył niewiarygodną wręcz zbieżność między chińskim mitem, znanym na zachodzie jako The Dragon's Pearl, czy też Perła Smoka, a ostatnią sagą GT. Pozwolę sobie przytoczyć teraz fabułę tego mitu, jednocześnie unikając imion i nazw własnych, z racji na to, że w zależności od wersji mocno się od siebie różnią, a następnie wyjaśnić, jak odnosi się to do wydarzeń z Dragon Ball GT. A więc Perła Smoka opowiada o losach pewnego chłopca i jego matki, którzy żyją w nieurodzajnej wiejskiej prowincji środkowych Chin. Każdego dnia młody chłopak zbierał trawę, a następnie wymieniał ją na jedzenie. Pewnego dnia bohaterowi udaje się znaleźć miejsce, które zawsze jest żyzne, gdzie zielona trawa zawsze szybko wyrasta. Jak się okazało, za właściwości tej lokacji odpowiadała zagrzebana nieopodal perła. Po przyniesieniu jej do domu, poprzednio żyzne miejsce wyschło, jednak perła nadal przynosiła fortunę i zwiększała majątek jej posiadacza. Chłopiec i matka wykorzystali możliwości znaleziska, aby wzbogacić siebie i swoją wioskę, jednakże wieść o perle dotarła do złych ludzi, którzy zniszczyli majątek matki i wydobili z niej informację o tajemniczym przedmiocie.
Odkrywca perły, dowiedziawszy się o tym, instynktownie kryje ją w swoich ustach, a następnie też i połyka, przez co pali go od środka. Aby pozbyć się tego uczucia i ugasić pragnienie, chłopiec wypija całą wodę w rzece, aż do dna. Niespodziewanie zaczyna wtedy padać i okazuje się, że chłopiec przemienił się w smoka. Jedna wersja podaje, że susza doskwierająca wiosce była spowodowana tym, że rzeczny smok zgubił swoją perłę, przez co nie mógł wywołać deszczu. Ta sama wersja ma również nieco bardziej rozbudowane zakończenie. Gdy matka chłopca dowiaduje się o jego przemianie, zamiast po prostu się z nim pożegnać, każe mu sprawować opiekę nad ich miejscowością, podobnie jak smok robił to dawniej. Mam szczerą nadzieję, że nie jesteście zmęczeni tymi powtórkami i skrótami. Jeśli jesteście spostrzegawczy, to pewnie zdołaliście już wyłapać kilka podobieństw. Jeśli nie, to pozwólcie, że wyjaśnię. Zacznijmy od początku. Mamy więc postać rzecznego smoka, który nie dość, że przynosi długo oczekiwany deszcz, to na dodatek jest nieodzownie powiązany ze sferycznym obiektem przynoszącym fortunę. Czy to nie brzmi trochę jak Shenron przed pojawieniem się złych smoków? Pragnienia mieszkańców wioski dotyczące pojawienia się smoka o cudownych właściwościach z łatwością można przyrównać do życzeń na Shenronie i legendy, która o nim krążyła. Z kolei zniknięcie smoka i zgubienie przez niego perły przypomina to, jak boski smok znika po spełnieniu czyjejś prośby i rozsyła smocze kule po świecie. Gdy mieszkańcy wioski nie mogą polegać na smoku i jego perle, ich wioska staje się nieurodzajna i sucha. Przypadkowo lub nie, wiąże się to również z pierwszym smokiem, z którym zmierzyli się Goku, Pan i Giru, czyli Heizz Shenronem, gdyż posiada on zdolność zanieczyszczania środowiska i osłabiania ludzi. Następnie jest Rage Shenron. Wprawdzie jego zdolności związane z elektrycznością nie mają odzwierciedlenia w micie, jednak sposób jego pokonania wiąże się z cudownymi dla wysuszonej wioski opadami deszczu, obdarzonymi przez przemienionego w smoka chłopca. Trochę ciężej jest tu jednak podpiąć Oceanus Shenrona, gdyż motywy za nią idące są w głównej mierze oryginalne. Warto jednak zauważyć, że rzeczny smok brzmi dosyć podobnie do nadmorskiego smoka. W przypadku Naturon Shenrona musimy jednak rzeczywiście nieco naciągać narrację. Jedyne co może się kojarzyć z tym smokiem w The Dragon's Pearl to właściwości tytułowej perły oraz informacja o tym, że główny bohater musiał wygrzebać ją z ziemi. Co do tej pierwszej, pozwolę sobie rozwinąć wątek. Naturon posiadał zdolność przyjmowania postaci, którą wchłonął, na przykład kreta, a w przypadku pan smoka. Z kolei perła, choć sama nie stawała się tym samym obiektem co rzeczy obok niej, to jednak pomnażała ich ilość. Na przykład zakopana pod trawą pomnażała ilość trawy, a umieszczona w pojemniku na ryż zwiększała ilość ryżu. Nie jest to to samo, jednak przyjmowanie formy obiektu i pomnażanie jego ilości będąc w pobliżu jest choć troszkę podobne. A co do grzebania w ziemi, to Naturon w formie kreta również chcąc nie chcąc w ziemi grzebał. Nuova Shenron z pewnością jest jednym z tych nawiązań, które łatwo dostrzec. Zarówno Goku, jak i chłopiec z mitu zjadają magiczny okrągły obiekt. W przypadku Goku jest to konkretnie smocza kula o czterech gwiazdach, czyli ta Nuowy. Nie bez powodu wspomniałem też o tym, że zjedzenie perły spowodowało, iż chłopca paliło od środka. Może to przypominać bowiem ogniste zdolności honorowego smoka. Ugaszenie tego pożaru może kojarzyć się z odwrotnymi do czterogwiezdnego umiejętnościami Ice Shenrona. Syn Shenrona można z kolei porównać do ludzi ze złymi intencjami, którzy zniszczyli dorobek matki z mitu, gdyż podobnie do nich syn doprowadził do ogromnych strat. Jednak nie w jednym domostwie, a na całej powierzchni planety. Nie sposób również nie wspomnieć o najważniejszym, czyli o tym, że chłopiec, który znalazł perłę, przemienił się w smoka. Czy to oznacza, że Goku stał się smokiem? No cóż, nie do końca, ale mogą być ku temu przesłanki, zważywszy na to, że Son wnika w ziemskiego Shenrona. Oczywiście możecie powiedzieć, że wiele spośród tych przykładów jest nieco naciąganych i pewnie przyznam wam rację. Niemniej jednak niektóre z nich, szczególnie ten ze zjedzeniem perły i przemianą w smoka, zdają się dosyć trawnie odzwierciedlać wydarzenia sagi Smoków Cienia. Niektórzy mogą teraz twierdzić, że to jedynie wielki zbieg okoliczności, ale jak już mówiłem w poprzednich dygresjach, mniej prawdopodobnym jest to, że takie zabiegi są przypadkami, bo mowa tu o całkiem popularnym na wschodzie micie. Inni z kolei mogą się zastanawiać, czy przytaczając te wszystkie informacje nie sugeruje, że saga Złych Smoków jest po prostu niedocenionym dziełem, z racji na to, że na zachodzie te wszystkie nawiązania były nieczytelne. Otóż nie do końca. Myślę, że prawdą jest, iż docenialibyśmy tę historię bardziej, gdybyśmy, podobnie do daleko wschodnich odbiorców Dragon Balla, byli zaznajomieni z mitem o Perle Smok. Nie oznacza to jednak, że nawiązywanie samo w sobie czyni historię dobrą,
gdyż fabuła i kierunek historii mogły być po prostu ukazane lepiej, zgrabniej i bardziej kreatywnie, jednocześnie zachowując swoją czytelność dla japońskiego odbiorcy. Trzeba jednak zauważyć, że The Dragon's Pearl nie jest wszystkim, co ostatnia saga GT oferuje. Prawdą jest, że wygląda na to, iż ostatnie odcinki trzeciej serii DB dużo z tego mitu czerpią. Jednak przesłanie sagi Złych Smoków jest inne niż w micie. Gdyby podążała schematem Perły Smoka, to moglibyśmy się spodziewać, że Smocze Kule pozostaną z naszymi bohaterami, aby naprawić wszystkie szkody. Podobnie jak Grzeczny Smok poprawił sytuację wioski, dając im deszcz. Jednakże motywem przewodnim ostatniej sagi jest to, że nasi bohaterowie muszą poradzić sobie bez wsparcia Smoka, czy też Goku, i dlatego dobrodziejstwa Smoczych Kul są im tymczasowo odebrane. Dopiero gdy się wykażą, będą godni tych mistycznych obiektów. Okej, a więc teraz wiemy już, dlaczego saga Złych Smoków podążała takim schematem, a nie innym. A nawet możemy mieć pewne przypuszczenia odnośnie tego, co w ostatnich odcinkach się wydarzyło. Brakuje nam jednak jeszcze jednego puzzla w tej układance. Myślę, że na ten element mogą nas nakierować słowa od samych twórców serii GT. W wywiadzie z 2005 roku Atsushi Maekawa, scenarzysta trzeciej serii Dragon Balla, wyjaśnia, że tajemniczość zakończenia GT jest celowym zabiegiem, a ponadto oferuje kilka ciekawych komentarzy odnośnie przemiany Goku. Pozwólcie, że przytoczę jego słowa. Szczerze mówiąc, w 63 odcinku GT w Goku zaszła wielka zmiana. W tym odcinku Goku, który przyjmuje atak Yishin Longa, syn Shenrona, opada na dno głębokiej otchłani. To jest punkt zwrotny. Później Goku nadal kontynuuje walkę, ale różni się od poprzedniej sytuacji tym, że jest spowity aurą, która nie pozwala żadnemu atakowi zbliżyć się do niego. Być może zginął tam, a może stał się kimś zupełnie innym. Pozostawię tę decyzję wyobraźni każdego, kto oglądał. Jednak Goku, znany widzom do tamtego momentu, wyraźnie nie pojawia się później. W świecie Dragon Balla Goku umierał już wiele razy i do tego czasu za każdym razem pojawiał się z aureolą nad głową. Nie chciałem jednak podążać za zwykłą koncepcją, nawet gdy umiera, od razu wraca do życia. Chciałem, aby widzowie wyobrazili sobie śmierć w określony sposób i poczuli smutek zbliżony do tego w rzeczywistości. Sprawiłem więc, że w Goku zaszła zmiana. A potem, po pokonaniu Yishin Longa, syn Shenrona, i spełnieniu ostatniego życzenia, Goku wyrusza z Shenlongiem i smoczymi kulami w miejsce, do którego ludzie zdecydowanie nie mogą się dostać. Jednocześnie życząc sobie, aby ludzie byli w stanie poradzić sobie o własnych siłach w świecie bez smoczych kul. Tylko Vegeta zauważa, dokąd Goku zmierza. Ten sam scenarzysta stwierdza również, że wyobraża sobie, iż Goku od czasu do czasu zjawia się u Chi-Chi, jednak można tę tezę poddać wątpliwość. Zwrócę za to uwagę na napis towarzyszący powyższym cytatom, a brzmi on: zdanie "plecy Shenlonga z pewnością są ciepłe", które Goku wypowiada na samym końcu, jest najwyraźniej czymś, co zostało zasugerowane na znacznie wcześniejszym etapie, a następnie rozmrożone na potrzeby ostatniego odcinka. Myślę, że warto również przytoczyć słowa Masako Nozawy, aktorki głosowej naszego ulubionego Saiyanina z Ziemi. Choć w żadnym wypadku nie muszą być one wiążące, tak jednak czuję, że pani Nozawa domyśliła się, skąd wziął się pomysł na przemianę Goku. A więc oto co powiedziała, gdy zapytano ją o to, jaka scena z ostatniego odcinka GT wywarła na niej ogromne wrażenie. Scena, w której po zakończeniu walki Goku jedzie na Shenlongu i mówi: "Plecy Shenlonga z pewnością są ciepłe". To dlatego, że jazda na Shenlongu oznacza, że Goku opuści ten świat i uda się do świata bogów. Czuję, że Goku prawdopodobnie udał się do miejsca pobytu Shenlonga i znowu trenuje. Pewnie zastanawiacie się, skąd te przypuszczenia. Czemu za każdym razem zwrócona jest nasza uwaga na plecy Shenrona? Czy Dende powinien bać się o swoją pozycję? No dobra, przy tym ostatnim pytaniu nie ma wątpliwości. Kluczem do pierwszych dwóch pytań jest taoicki motyw Shuze, czy też wzniesienia do nieba w biały dzień, o którym pokrótce opowiadałem w pierwszym odcinku Erase'owych Dygresji, link w karcie. W dużym skrócie chodzi tutaj o pewnego rodzaju zmartwychwstanie, jednak nie do końca, gdyż nie jest się już tą samą osobą, pomimo tego samego wyglądu co wcześniej. Jest to coś zupełnie innego niż prezentowana wcześniej w Dragon Ballu śmierć i wskrzeszenie. Wzniesienie polega na zabiciu rozumnego ja i przebudzeniu prawdziwego siebie. Taoizm mówi, że w celu przebudzenia prawdziwej postaci konieczna jest śmierć ciała i, co ważne, czystość serca, która jak najbardziej do Son Goku aplikuje.
Motyw ten wyjaśnia również, czemu Goku nie otrzymywał żadnych obrażeń od Omegi. Jego ciało jest teraz niebiańskie, nieśmiertelne i nic nie może go skrzywdzić. Ponadto wydaje się, że zmiana Goku spowodowała, że bliżej jest mu teraz do smoków niż do innych fizycznych istot. Czemu tak jest? Ponieważ smoki w dalekowschodniej kulturze uważa się za istoty światła. Wyjaśnia to, czemu Goku mówi, że na plecach Shenrona jest ciepło. W końcu światło i ciepło idą ze sobą w parze. Ewentualnie można próbować tłumaczyć porozumienie między Goku a Shenronem tym, że Saiyanin zawarł z nim pakt w swoim umyśle po tym, jak zjadł czterogwiezdną kulę. Ale bądźmy szczerzy, to chyba nie brzmi tak ciekawie i tajemniczo. Warto również zanotować, że taoiści wierzą w to, iż bóstwa schodzą z nieba i wracają do niego na grzbietach smoków. To jest powód, dla którego Goku odlatuje z Shenronem. Ponadto możemy wywnioskować, że niebo nie stało się czarne, gdyż Shenron miał po prostu inne zadanie, czyli zaprowadzić Goku do nieba. Czy to oznacza, że Son leci do znanego nam raju? Czy to tam rezydują smoki? Raczej nie. Choć Shenrona widzimy ostatni raz na tle przypominającym zaświaty, to jednak możemy się domyślić, że on i przemieniony Goku nie są istotami pod jurysdykcją Enmy Daio. Wygląda na to, że znamienny film z kanału DB100% pod tytułem Gdzie zniknął Son Goku krążył niezwykle blisko prawdy. Wygląda bowiem na to, że wymiar, do którego trafił protagonista Dragon Balla, rzeczywiście musi znajdować się poza granicami znanego nam modelu wszechświata, skoro żaden człowiek nie może się tam dostać. Jeśli miałbym jednak wskazać jakąś zmianę, to zasugerowałbym, aby punkty znajdujące się poza modelem umieścić wyżej, gdyż droga, jaką obiera Son, prowadzi go najpierw przez świat śmiertelników, następnie piekło, a później i coś przypominającego zaświaty. Można więc przypuścić, że wymiar smoków, bądź smocze niebo, znajduje się nad układem wszechświata, a nie obok niego. Na koniec podsumujmy wszystko, co miało miejsce w ostatnich odcinkach GT z pomocą wiedzy, którą teraz posiadamy. A więc gdy Goku zjada smoczą kulę, Shenron ma już pewność, że nasz bohater ma czyste serce. Możemy przypuszczać, że najprawdopodobniej wtedy Goku zawarł z nim umowę, na mocy której nasz bohater poleci z nim do smoczej krainy. Po tym jak Omega atakuje Saiyanina kulą ujemnej energii, Goku przekracza swoje limity i osiąga wzniesienie do nieba w biały dzień. To najprawdopodobniej wtedy zrzuca z siebie materialną część swojego gi, którą później odnajdzie Pan. Odmieniony Goku pokonuje złego smoka, a Shenron zabiera go na swoim grzbiecie. Najbliżsi Sona rozpoznają, że ten się przemienił, a Vegeta domyśla się, że jego rywal pragnie trenować w smoczym niebie. Choć Krillin stwierdza, że ma poczucie, iż jedynie on zmienił się przez te lata, widząc uśmiechniętą twarz Goku, możemy przypuszczać, że Saiyanin nie chce go martwić własną przemianą, być może nawet bardziej drastyczną. Następnie Shenron powraca do Krainy Smoków razem ze smoczymi kulami, aby nikt ich nie nadużywał. Choć Atsushi Maekawa powiedział, że sądzi, iż Goku pojawia się od czasu do czasu u Chichi, uważam, iż jest to mało prawdopodobne. Scena otwierająca odcinek specjalny Dragon Ball GT pokazuje nam, jak Pan modli się w tym samym miejscu co 100 lat później, czyli przy nagrobku Son Goku. Oznaczałoby to, że niedługo po końcu GT rodzina i przyjaciele Sona zaakceptowali jego śmierć. No chyba, że scena ta ma bardziej wydźwięk metaforyczny i chce nam jedynie pokazać, że przed grobem Goku jest Pan, wprawdzie starsza o 100 lat, ale nadal. W każdym razie podczas tego stulecia wydarzyło się również kilka ważnych rzeczy. Zapewne najważniejszą z nich jest to, że smocze kule powróciły. Oznacza to, że naszym bohaterom udało się udowodnić, że są w stanie poradzić sobie bez wsparcia naszego dobrodusznego protagonisty. Ponadto Sonowi udało się odzyskać dorosłe ciało, a jego zasługi dla Ziemi zostały docenione. Możemy również spekulować, że na Ziemi miało miejsce katastrofalne wydarzenie, w wyniku którego większość obrońców Ziemi i ich znajomych zginęło. Lecz pomimo to udało im się zaprowadzić pokój. Na zakończenie pozwolę sobie przedstawić swoją teorię odnośnie tego, jak Son łączy się tematycznie z przytoczonymi informacjami oraz samą fabułą. Wprawdzie teza głosząca o wzniesieniu Goku jest prawdopodobniejsza, ale teoria mówiąca o tym, że połączył się ze smokiem lub jest jakkolwiek z nim związany, również może mieć swój narratywny sens, więc pozwolę sobie połączyć obie wersje. W moim odczuciu logika idąca za drugim rozwiązaniem opiera się na podobieństwie w podejściu Shenrona i Goku do innych herosów. Boski smok testował naszych bohaterów, czy uda im się poradzić bez jego pomocy. Podobnie zrobił Son, który postawił na nową generację i dał jej szansę na wykazanie się. No dobra, ale dlaczego Goku z powrotem się pojawia? Jak on to w ogóle robi?
Przypuszczam, że wraz z powrotem kul na Ziemię, Goku znalazł sposób, aby swobodnie przemieszczać się między światem smoków a błękitną planetą. Stąd też okazjonalnie powraca i to chyba jedyny sposób, aby mógł widywać się z Chi-Chi. Jednakże w gruncie rzeczy to nie jest ten sam Goku. Nic go ze światem śmiertelników nie wiąże. Son powierzył już losy Ziemi swoim dzieciom i uczniom, a jego powrót możemy odczytywać jako duchową opiekę. Z kolei powrócenie smoczych kul i co za tym idzie Shenrona wiąże się z powrotem rzecznego smoka. Jednak wiedząc o tym, że boski smok testował naszych bohaterów, powrót kul dopełnia również motyw sagi smoków cienia. A więc taka jest moja interpretacja tego, co miało miejsce w ostatnich odcinkach GT. Dajcie znać, jakie są wasze teorie i czy to, o czym mówię, ma jakikolwiek sens. Jeśli film wam się spodobał lub sprowokował was do myślenia, zachęcam do zostawienia subskrypcji, łapek w górę oraz udostępnienia filmu dalej. A jeżeli znacie inne popularne dalekowschodnie mity, które mogą wiązać się z ostatnimi odcinkami GT, to nie krępujcie się, komentarze są wasze. Dziękuję wam za uwagę, mówił Erazy, cześć.